często wydaje nam się, że wchodząc po schodach na przykład pierwsze piętro, kiedy łapiemy zadyszkę lub mamy kaszel, duszność, to stwierdzamy sobie, kurczę, jestem starszy, mam kiepską kondycję. Jednak niestety to są typowe objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i takie objawy powinny nas zaalarmować i po prostu powinniśmy wtedy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie na badanie spirometryczne lub skierowanie do pulmonologa. Kampania Płuca Polski, z którą jeździmy po całym kraju, daje nam różne wyniki kondycji płuc Polaków. Niestety zdarzają się nam bardzo złe wyniki. U pana, który miał 63 lata, jego kondycja płuc była dość fatalna, bo jego płuca wskazywały na 97 lat. W momencie, kiedy zdarzają nam się dość złe wyniki, coś nas niepokoi, sugerujemy pacjentom, żeby zgłosili się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, który pokieruje ich do dalszej diagnostyki. W ramach naszej kampanii pojawiliśmy się dzisiaj w Telewizji Polskiej, żeby zbadać kondycję płuc pracowników TVP. Takie działanie spowodowane było tym, że chcielibyśmy cały czas budować świadomość na temat POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ponieważ niestety nawet dziennikarze, którzy na co dzień spotykają się z różnymi tematami, nie wiedzą, czym jest ta choroba. A bardzo zależy nam na tym, żeby cały czas budować tą świadomość i informować społeczeństwo o tym, jak groźna ona jest i jak wiele osób dotyka. Przychodzą różne osoby, przychodzą takie osoby, które nigdy nie paliły i tych osób jest bardzo dużo i to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast przychodzą też osoby, które mają już za sobą 10, 20 czy nawet 30 lat palenia i wśród tych osób są osoby, które mają już nieprawidłowy wynik spirometrii i w tej chwili wymagają już wizyty u lekarza i ustalenia sposobu leczenia, który po prostu im pomoże. Także jest to bardzo różnie, ale tak jak powiedziałam, pozytywne jest to, że bardzo dużo osób to osoby niepalące.